Już po raz 12 w Tarnowie odbyło się Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To doskonała okazja do biznesowych spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji. W tym roku szczególnie rozmawiano na temat rozwalenia muru korporacji, czyli jak uwolnić zawody. Gościem specjalnym był specjalista w tym zakresie, minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Dla mnie bardzo interesujące było to, że mogłem tutaj usłyszeć przede wszystkim głosy praktyków, zarówno przedstawicieli małych i średnich firm, jak i z drugiej strony dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy dyrektora Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Głos wszystkich tych osób brzmiał jednoznacznie. Deregulacja jest potrzebna dla gospodarki, będzie takim zastrzykiem świeżej energii, świeżego powietrza. Oczywiście deregulacja rozumna, taka, która tak, żeby nie wylać się dziecka z kąpielą. W ministerstwie cały czas trwają prace nad nowymi przepisami. W Polsce zawodów regulowanych, czyli takich, do których wykonywania potrzebne są dodatkowe kursy, szkolenia, egzaminy, praktyki i staże, jest ponad 400. Średnia w Europie to około 150. Jesteśmy najbardziej regulowani w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to pytanie burzyć czy nie. Odpowiedź brzmi tak, ale trzeba to tak burzyć, żeby ci, którzy będą ten mur burzyli i te cegły się też wszystkie nie porozbijały. Czyli burzyć z głową, a nie głową. Ten proces to przede wszystkim możliwości na nowe i łatwiej dostępne miejsca pracy. Jest to szansa również dla przedsiębiorców. Proszę pamiętać o tym, że rynek regulowany to rynek, w którym ceny usług są zawsze wyższe niż na rynku w pełni uwolnionym, rynku konkurencyjnym. Konkurencja wymusza obniżenie usług. Co za tym idzie, deregulacja spowoduje to, że będzie większa konkurencja, a co za tym idzie, ceny usług, z których to usług korzystają przecież przedsiębiorcy, będą tańsze. Na początek pod nóż deregulacji pójdzie ponad 50 zawodów. Protesty w tej sprawie już zapowiadają korporacje pracownicze, choć minister obiecuje, że przed szantażem się nie ugnie. Julita Majewska, Telewizja.